są pewne czynniki i kryteria, które pozwalają wprowadzić zagrożenie odpowiednie i nawet pozwalają wprowadzić zakaz wstępu do lasu. Tymi czynnikami to są takie rzeczy jak wilgotność powietrza, wilgotność ścioły, chyba najważniejszą rzeczą, temperatura powietrza i określenie siły wiatru, kierunku wiatru i nasłonecznienia. Te, jeżeli się zbiegną akurat takie niekorzystne, czyli te duże temperatury, duże wiatry, wtedy rzeczywiście dostajemy informację o najwyższym stopniu zagrożenia, czyli trzecim. Te zagrożenia pojawiają się praktycznie w różnych porach roku. Bardzo często jest to wiosna, z tego względu, że jest bardzo dużo suchych traw, różnych materiałów ścioły. Jeżeli występują akurat takie dni bardzo słoneczne, to zagrożenie jest bardzo duże, bo jest dużo tego materiału palnego. Ale trudno jednoznacznie powiedzieć, w których miesiącach. To zależy nie od nas, tylko od aury. Jak jest sprzyjające warunki są, czyli ciepło, brak wilgoci, brak opadów, to wtedy to zagrożenie jest większe. Jeżeli odwrotnie jest, to zagrożenie jest mniejsze. W naszym nadleśnictwie, tak jak w innych nadleśnictwach, posiadamy w samej siedzibie nadleśnictwa punkt alarmowo-dyspozycyjny, w którym od rana do późnych godzin wieczornych przebywają panie, które zbierają informacje i przekazują do 1-4, czyli do nadleśnictwa Piaski. To jest taki regionalny punkt. Na naszym terenie mamy dwie wieże przeciwpożarowe. Jedna taka wieża znajduje się w leśnictwie Brzeźny w obrębie Węglewice. Jest to wieża typu dostrzegalnia o konstrukcji metalowej, na której wierzchołku znajduje się punkt obserwacyjny. Drugą taką wieżą to jest wieża w miejscowości Ryś na Sokolnikach. Jest to wieża, która jest wyposażona w kamerę. Na dole w pomieszczeniu znajduje się też obserwator, który prowadzi stałe monitorowanie terenu poprzez kamerę. Oprócz tych wież posiadamy też cztery bazy sprzętu. Te bazy sprzętu są w terenie, w różnych leśnictwach i obrębach. Potrzebne są, jeżeli wystąpi jakieś zagrożenie pożarowe lub początek czy zarzewie pożaru, można z tego skorzystać. Oprócz tego mamy tak zwane dojazdy pożarowe, czyli nic innego jak odpowiednie drogi o pewnych parametrach zwiększonych. Ze względu na to, że od dawniejszych czasów jednak ten sprzęt państwowych straż pożarnych szczególnie bardzo się zmienił, to są specjalistyczne wozy bojowe i one są zazwyczaj długie i dosyć ciężkie. Z tego względu te drogi przeciwpożarowe muszą być w odpowiednich parametrach. One muszą być szerokości co najmniej 6 metrów, utwardzone i nie mogą mieć jakichś ostrych zakrętów. Oprócz tego mamy jeszcze naturalne takie punkty czerpania wody. To są naturalne zbiorniki, w których też musi być odpowiedni tam podjazd, żeby te wozy bojowe mogły podjeżdżać i zatankować wodą. Aktualnie nie obowiązuje żaden zakaz wstępu do lasu. Ten zakaz może wydać nadleśniczy decyzją, ale to muszą być odpowiednie warunki spełnione. Tymi warunkami to jest, jeżeli o 9 rano przez co najmniej 5 dni będzie wilgotność poniżej 10%, mówię o wilgotności ścioły leśnej, to wtedy taki zakaz nadleśniczy może wprowadzić. Do tej pory nie było takiego czegoś i w zasadzie w tym roku nie było takiego zakazu i w zeszłym roku chyba też nie. On występuje bardzo rzadko, aczkolwiek gdyby były takie sytuacje, to jak najbardziej potrzebne jest.